Zobaczcie na dymi. Spójrzcie. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałem poruszyć taki dosyć ciężki temat, bo jak zapewne wiecie, pożar domu to ludzka tragedia. Niestety, często do tych pożarów dochodzi, a przyczyną bardzo, ale to bardzo często, jest. Niesprawna instalacja elektryczna w budynku. Źle wykonana, bez jakichś tam weryfikacji, bez badań kontrolnych, okresowych. I teraz, lub też często wykonana przez ewentualnie jakiegoś elektryka amatora, we własnym zakresie wykonywana, bez uprawnień. I teraz słuchajcie. Niedawno mój serdeczny kolega Waldek z kanału ZeptoBox omawiał w jednym z materiałów kwestie związane z długością przewodów i z prądami, jakie nimi płyną. Na koniec tego materiału ja Wam podlinkuję ten jego materiał, żebyście mogli też obejrzeć, bo jest tam masa ciekawej wiedzy. Natomiast ja dzisiaj chciałem się skupić na tym, dlaczego dochodzi do tych pożarów co jest ich najczęstszą przyczyną, a w drugiej części materiału przejdziemy do takiego praktycznego testu i pokazania Wam w sposób kontrolowany, jak do takiego pożaru dochodzi i co się dzieje. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, zaczęliśmy od tego, dlaczego dochodzi do pożarów. Dawniej w budynkach wykonywano instalacje elektryczne w oparciu o cienkie przewody. Na ogół były to przewody 1 mm2, 1,5 mm2. Było to dopuszczone, było w porządku. Dlaczego? Dlatego, że nie było tylu obciążeń. Jakie są dzisiaj? W takich domach, mieszkaniach był jeden telewizor, kilka lamp, lodówka, może jakiś niewielki grzejniczek, ale to zależy, kto gdzie mieszkał. Może się zdarzył komputer, to ostatnie powiedzmy 20 lat, ale w starszych budynkach, no wiemy, powiedzmy, sprzed 30 lat i dalej raczej nie było komputerów, nie było takiej technologii jak dzisiaj. Nie było pomp ciepła, nie było aut elektrycznych. Nie było czym tej infrastruktury domowej obciążać. Stąd też moce przyłączeniowe były niewielkie, instalacje spokojnie to wytrzymywały, często były jeszcze wykonywane w oparciu o przewody aluminiowe. I tak to wszystko funkcjonowało. Niestety dzisiaj mamy taką sytuację, że w naszych domach czy mieszkaniach jest o wiele większe zapotrzebowanie na energię niż jeszcze miało to miejsce kilkanaście lat temu. Zauważcie, auta elektryczne, pompy ciepła. Jak są dzieci, to każde dziecko musi mieć komputer. W każdym pokoju jest telewizor, masa oświetlenia LED-owego, które generalnie pobiera duże prądy. Płyty indukcyjne, pompy wody, szereg rozwiązań które innych, prawda, które pobierają dużej ilości energii, a instalacje często są niestety wykonywane jeszcze według starych norm, według ewentualnie jak są wykonywane samodzielnie, to często pewne rzeczy są pomijane. Ktoś myśli kategoriami, no przecież u mnie nie będzie dużych obciążeń. Co to kilka gniazdek, standardowa instalacja. Tyle lat miałem w bloku taką instalację, w domu będzie taka sama, nic się z tego nie stanie. No właśnie się stanie. I Teraz zobaczcie, wielu z Was ma instalację zrobioną na zasadzie obecnie do gniazdka przewód 2,5 mm2, co jest w porządku. Do oświetlenia górnego, czy też jakichś tam prawda? Przewód o przekroju 1,5 mm. I to jest jak najbardziej w porządku. Przy czym, no jeżeli ktoś robi automatykę budynkową, czyli dzieli to wszystko na wiele obwodów, no to jest w porządku, bo przewody z każdego punktu się rozchodzą, dochodzą do punktu centralnego i wszystko działa. Te przewody nie są przeciążone, nie zaczynają się grzać, jest w porządku. Ale jeżeli instalacja jest źle zaprojektowana, i teraz wychodzi nam główny kabel o przekroju 2,5, kwadrat. Dochodzi do jakiejś puszki gdzieś na ścianie, teraz z tej puszki wychodzimy znowu. Rozchodzimy się na kolejne 4 czy 5 puszek, z których mamy znowu kolejne rozejścia na gniazdka, na włączniki, na oświetlenie. No to poszczególne elementy końcowe wszystko w porządku, nic się nie dzieje, ale im dalej, czy im bliżej złącza głównego, tym cała ta moc się kumuluje. I teraz. Jeżeli my włączymy wszystkie te odbiorniki, to na tym kablu pomiędzy rozdzielnią, pomiędzy zabezpieczeniem, a pomiędzy yy, wszystkimi punktami, no będą płynęły bardzo duże prądy. I teraz, im większy prąd, no to niestety, ale przewód może się zacząć grzać. Jeżeli teraz mamy jeszcze odpowiednio dobrane zabezpieczenia yy, nadprądowe w rozdzielni, to w przypadku zbyt wysokiego prądu po prostu one wybiją, braknie zasilania na, na danym wodzie. Jakieś bezpieczeństwo mamy. Ale ileż to razy było tak, że no wybija bezpiecznik, wybija bezpiecznik, wybija bezpiecznik, no to co? No to wymieniamy, wymieniamy ten bezpiecznik na większy. No bo przecież wtedy będzie dobrze, kiedy nie będzie wybijać. No i faktycznie, nie będzie wybijać. Ale jak już dojdzie do sytuacji, w której powinien on wybić, to się może skończyć to tragicznie. No i teraz, moi drodzy, zobaczcie. Na potrzeby tego materiału ja Wam to określę tak bardzo prosto. Przyjmijcie, że to jest przewód w ścianie. Ja co do tego materiału specjalnie, celowo posłużę się skrętką komputerową, czyli cieniu przewodem. Tutaj mamy dwie żyły, wyciągnięte jest takie skrętko, w niej generalnie jest takich przewodów, takich żył 8. I teraz to jest przewód izolowany. Średnica, czy przekrój każdego z tych, z tych przewodzików, w przypadku tej skrętki akurat, to jest 0,6 mm2. Czyli cieniusienki, nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie, kamera tego nie uchwyci, ale no to naprawdę cieniutki drucik. To jest przewód miedziany, oczywiście. I teraz to, co jest bardzo istotne. Jeżeli projektujecie instalację, czy planujecie w jakiś sposób obciążenia tych przewodów to na każdy 1 mm kwadratowy przekroju w przypadku miedzi możecie puścić prąd między 8 a 10 amperów to są bezpieczne prądy takie prądy nie spowodują że przewód się będzie grzał że coś będzie nie tak jeśli byłby to przewód aluminiowy to te prądy to jest między 4 a 5 amperów i w zasadzie połowa tego. To wynika między innymi z przewodności tych, tych przewodów. Także, także po prostu no, na to radzę zwrócić uwagę. Nie kupuje się w tej chwili przewodów aluminiowych. Dlaczego? No, ja wiemy, może niektórzy kupują, bo one są tańsze. Ale nie warto naprawdę lepiej iść w przewody miedziane, bo mamy większe bezpieczeństwo, właśnie większą konduktywność, czyli tą większą przewodność i te przewody będą po prostu lepsze. I teraz. Co jest jeszcze niezwykle istotne, to to, czy stosować drut, tak jak w tym przypadku, czy może linkę. Jak myślicie, co będzie lepsze? Ja Wam powiem, o wiele lepszym rozwiązaniem będzie linka. A dlaczego? Dlatego, że pewnie o tym nie wiecie, ale prąd nie płynie przewodem jako takim. Prąd płynie po obwodzie, po zewnętrznej części tego drucika, który tu jest w środku. I teraz, jeżeli będziecie mieli jeden drut, no to jest maciej przekrój i ten prąd płynie. Jeżeli to tam będzie linka skręcona, z iluś tam tych przewodzików, tych pojedynczych linek właśnie tak, tych, tych pojedynczych drucików, to w tym momencie po każdej z tych lineczek, po jej obwodzie płynie prąd. W związku z czym, sumując te linki, macie o wiele większe możliwości, o wiele większą obciążalność prądową takiego przewodu niż pojedynczego drucika. Dlatego linka jest o wiele lepsza. I teraz to, co Wam powiedziałem, no to już wiecie, jak wygląda w przypadku przewodów. Jeżeli zastrzeźniecie sobie, że przewód 2,5 mm kwadratowego, który macie w gniazdku, to jest przewód, gdzie no, bezpiecznie byłoby, Yy, czy mo można by bezpiecznie tym przewodem puścić 2,5 razy 8 razy 10, prawda? Czyli to jest ten przedział. To, są, to jest w amperach. No i teraz wam wyjdzie dokładnie ile to jest, bo jeżeli sobie pomnożycie ten yy, płynący prąd, prawda, maksymalny, razy napięcie, które w tym przewodzie yy, będzie puszczone, to wyjdzie wam moc pozorna, która może tym przewodem płynąć to widzę Wam Ampery. Oczywiście do watów no to moc czynna, moc bierna i tak dalej. Na ogół moc pozorna mniej więcej razy 0,8, czyli razy kosinuski 0,8 da nam tą faktyczną moc, którą możemy osiągnąć, żeby przewód się nie grzał. I tak to będzie wyglądało, to będzie prawidłowo. Natomiast no, jeżeli ktoś uważa, że na przewodzie 2,5 kwadrat można sobie puścić 32 Ampery, Albo, albo jeszcze więcej, prawda? Nie, niektórzy 40 amperów próbują puścić, no to wybaczcie, ale nie ma możliwości, żeby ten nie zaczął się grzać, żeby generalnie, finalnie nie doszło do jakiegoś spięcia, zwarcia, którego konsekwencją później może być pożar. Te przewody ileś tam czasu wytrzymają. Będą się grzały, 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 ta izolacja będzie się tliła, będzie się kopciła, będzie się topiła. Ileś czasu wytrwa, jak najbardziej. Będziecie czuć nieprzyjemny zapach taki, taki takiej spalenizny, takiego rozdzianego plastiku. Coś się dzieje, nie będziecie wiedzieć skąd, bo to, się, bo to się roznosi w powietrzu i po prostu ciężko jest to zlokalizować. Ale to będzie, no, to się będzie działo. A z czasem niestety, no, puszki zaczną się topić, izolacje, osłony wszelkie i tak dalej, no i pożar gotowy. Także naprawdę uczulam Was wszystkich na to, żebyście zwracali uwagę, jakie przewody kładziecie, jak kładziecie, jakie łączycie ze sobą, żeby nie przesadzić z zresztą połączeń, żeby ten główny przewód dosyłający zasilanie był odpowiednio dobrany przekrojem do poborów, które będą na końcu yy, finalnie wszystkich odbiorów. Wtedy będzie bezpiecznie, wtedy wszystko będzie działało. Moi drodzy, przejdźmy zatem do części praktycznej. Pokażę Wam teraz, co się stanie w przypadku, kiedy ten przewód użyjemy do sporego obciążenia. Zobaczycie, co się z nim stanie. Jaki będzie efekt finalny, a potem takie testy powtórzymy również dla linki, która będzie zrobiona z większej ilości takich przewodów. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, przechodzimy do y, praktycznego testu. Oczywiście, bardzo Was proszę, nie róbcie tego sami, nie powtarzajcie tego w domu, bo to naprawdę jest niebezpieczne. To, co będę robił, będę robił w sposób kontrolowany, żeby Wam właśnie zademonstrować, jakie efekty są, jeżeli się zastosuje Zbyt cienkie przewody i zbyt mocno je obciąży. Ja, słuchajcie, mam tutaj metr przewodu. Rozplotek go w tej chwili, dlatego, że jeżeli tutaj dojdzie do zbytniego przegrzania, tutaj izolacja zacznie się topić i niestety może dojść do, do takiego zwarcia. Nie chciałbym, żeby mi tutaj bezpieczniki wyleciały w domu, więc, więc po prostu pokażę Wam to. To się będzie działo na przewodach, które będą nie będą razem skręcone, no bo, tak jak mówię, wtedy do zwarcia nam nie dojdzie, a to najwyżej ten przewód ulegnie uszkodzeniu. Także proszę o chwilkę cierpliwości, jak sobie go tu rozplotę. Mamy, mam już przewód tutaj rozpleciony. Już sobie końcówki odizolowuję. Teraz słuchajcie, ja sobie je tutaj podłączę do zacisków we wtyczce. Moi drodzy, tak jak Wam wspominałem, na każdy 1 mm przewodu możemy puścić maksymalny prąd między 8 a 10 A, co dla tego przewodu, który ma przekrój 0,6 maksyma... mm, daje nam maksymalnie prąd 6 A, który on przepuści. I to będzie taki prąd, który nie spowoduje uszkodzenia tego przewodu. Natomiast zrobimy test właśnie z takim obciążeniem i dla obciążenia o wiele większego. Tu oczywiście większość rzeczy będzie na wierzchu, więc tak jak mówiłem, nie będzie to test bezpieczny, nie, nie, sami tego nie powtarzajcie. To może dojść do różnych zjawisk, może się coś stopić, uszkodzić. Także ja też będę ostrożny oczywiście. Te gniazdka, które tu widzicie, no nie będą miały obudów. Będzie to tylko tak przykręcone po prostu, czy też podłożone pod zaciski. I owinięte. Normalnie tak się oczywiście tego robić nie powinno, yy, natomiast no, to jest tylko i wyłącznie na potrzeby tego testu. Dobrze, mamy roboczo skręcone, słuchajcie. Przechodzimy do podłączenia i zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. Na potrzeby tego testu nie użyję fosibotów, bo będzie fajnie widać, jakie mamy obciążenia na wyjściu i jakim generalnie, jaką mocą obciążamy cienutkie przewody, które tam podłączyłem. One są tam z tyłu. Nie wiem, czy je w tej chwili widzicie. Postaram się to lekko zbliżyć. Także, także tam właśnie będzie podpięte to do zasilania. A teraz tutaj do, do testów oczywiście mamy ładowarkę samochodową. Tutaj ona jest ustawiona na 10 Amperów, czyli w okolicach 2, 1 do 2-3 kW będzie nam ładować samochód. Tu mamy jeszcze halogen 400 W, suszarkę do włosów, która ma od 1,2 do, do 1,4 kW. I tutaj mamy też jeszcze ten mniejszy fosybot, do którego mamy podłączony taki mały, podłączony taki mały wentylator. 100-110 W, także tak, żeby tych fosybotów nie przeciążyć, a żeby maksymalną moc pobrać, bo zrobimy tak, że one są właśnie rozładowane w tej chwili. I w momencie, kiedy ja je wszystkie podłączę, to one zaczną się ładować, więc będą pobierały z tamtego gniazdka dużo większy prąd, żeby się, żeby się ładować. A oprócz tego będą jeszcze zasilały te urządzenia, w związku z czym będziemy tę, tę, tę moc zwiększać i obserwować, co się dzieje na przewodzie. Yy, ja teraz jeszcze ten te przewód może położę sobie tutaj na deseczce, żeby było to lepiej wszystko widać. słuchaj słuchajcie, płyta OSB dla być może lepszego efektu. Zobaczymy zaraz. O, te przewody są od siebie odsunięte w tej chwili, żeby się nigdzie nie zwarły. Tu mamy gniazdko. No i słuchajcie. Włączamy wtyczkę do gniazdka. Zaczyna płynąć prąd. No, w miarę to jest ułożone. Teraz słuchajcie, tak jak widzicie, na tym pierwszym fosybocie powoli rośnie moc. Bateria w nim zaczyna się ładować. Czyli tymi cienkimi przewodami 0,6, przypomnę 0,6 kwadrat. W tej chwili one są obciążone na 1,1 kW. Czyli jest to dla tych przewodów w normie. Nic się złego nie dzieje. Także, bo 6 Amperów, której możemy nie puścić maksymalnie raz 230 V. No to mamy 1-2 kW, czyli to mamy 1,1 Jest w porządku, one się nie będą grzały. Wszystko będzie OK. Jest to bezpiecznie. Teraz do tego dołączamy większe obciążenie, czyli włączamy sobie tutaj tego mniejszego fosibota. Proszę bardzo. On nam się też zacznie ładować za chwileczkę, o właśnie. I u niego na wejściu, tak jak widzicie, mamy w tej chwili 400 W. Czyli razem mamy już 1,5 kW. To już jest lekko przekroczona. Przekroczone są możliwości tych przewodów. Natomiast one się w tym momencie będą minimalnie robiły ciepłe, ale jeszcze nic się złego nie wydarzy. Musiałoby bardzo dużo czasu upłynąć, zanim. Do czegoś złego by mogło dojść. W tym momencie włączamy sobie wyjście z mniejszego fosibota. Ruszył nam wentylator, ruszy, zaświecił nam się tutaj, moi drodzy halogen. Czyli, jak widzicie, na tym mniejszym fosibocie mamy w tej chwili 500 watów na wyjściu. I bateria się dodatkowo ładuje, w związku z czym mamy 900 watów poboru, a na tym większym cały czas 1100. Czyli już mamy 2 kW. To już jest zdecydowanie za dużo dla tych przewodów. No ale teraz włączmy sobie większe obciążenie na tym fosybocie dużym. Czyli wychodzimy, uruchamiamy ładowarkę do samochodu, która za chwilkę zacznie nam ładować samochód. Teraz Wam pokażę. Spójrzcie proszę, mamy 10 Amperów na ładowarce, 9,9 Ampera pokazuje w tej chwili, prawda? Na bocie mamy 2,6 kW poboru łącznie, bo tyle wchodzi. Na tym mniejszym mamy 840, czyli mamy już, spójrzcie, ponad 3 kW. Tu 2,5 500 widzicie, 3,2 3,3 kW. No, kable w tym momencie nie mogą się normalnie zachowywać. O, już powiem Wam, że czuję. Tu już jest tak, coś, coś widać, że, że się chyba zaczyna dziać. Poczekajmy chwileczkę. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jak to wygląda, spróbuję dotknąć delikatnie. Aj, gorące, słuchajcie, gorące kable. Słuchajcie, dymi się. Uj, nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. Nie wiem, czy to widzicie. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Naprawdę zaczyna poważnie śmierdzić. Śmierdzi takim stopionym plastikiem. Ten kabel aż się zaczął błyszeć tutaj. Zobaczcie. O, widzicie ten dym, który idzie? Tak właśnie zaczyna się grzać przewód i zaczyna się topić wszystko. Topi się izolacja na kablach i to właśnie prowadzi do pożaru. Jeżeli jeszcze chwilkę poczekamy, to bardzo możliwe, że albo coś się zapali, albo po prostu, nie wiem, no, te, ta izolacja całkiem się stopi, przewody będą na wierzchu, to będzie groziło porażeniem. Spójrzcie, tu się coraz bardziej dymi. To co jest bardzo ważne, przewody się najbardziej grzeją oczywiście na końcach. Także im dłuższe, tym bardziej się będą grzały właśnie na swoich zakończeniach, nie w środku. Tu mam krótki odcinek, więc on się generalnie będzie całościowo grzał. Moi drodzy, żeby zwiększyć obciążenie jeszcze tych przewodów, ja jeszcze troszeczkę zwiększę tutaj pobór. Włączę suszarkę na taki mały tryb. Zobaczcie. 3 kW na wejściu tego pasywota. Na tym 800. Mamy 3,8 kW. Słuchajcie, obserwujemy co się dzieje. O, spójrzcie. Widzicie? Zobaczcie, jaki dym idzie. Przekroczyliśmy trzykrotnie możliwości tych przewodów. Spójrzcie. Zobaczcie jak się już dymi. Spójrzcie. I tak właśnie, słuchajcie, dochodzi do pożaru. Jeżeli dłużej to potrzymamy, to ta płyta drewniana tutaj OSB się zapali po prostu. No, jeżeli nie ma Was w domu, a byłyby takie obciążenia, no to temat zamknięty, pozamiatane. Także... Odradzam układanie zbyt cienkich przewodów i zbyt duże obciążenia na Waszych liniach w domu. To widzicie po kolei, po kolei cały przewód się, cała izolacja się topi. Tu już mamy całkowicie przewód na wierzchu, tu jeszcze trochę izolacji, też się to wszystko już topi. Smędzi się. I tak to właśnie wygląda. Tam żaród w końcu się po prostu przepali. On nie wytrzyma tego. A teraz zrobimy próbę tego samego obciążenia, tylko na takiej wirtualnie zrobionej lince. Właśnie skręconej z kilku przewodów. Zobaczycie, jaki tutaj efekt. Wypiałem to wszystko, słuchajcie, gorąca wtyczka cała. Zobaczcie, co tu się zrobiło. O! Zaczęło wtapiać już wszystko w płytę, już normalnie. O! Zobaczcie. Już wypalone. Jeszcze chwila byłby pożar. Słuchajcie, rozkręcam tą wtyczkę. Jedną ręką będzie mi ciężko, ale spróbuję. Zobaczcie, jak sobie ją popsułem. No, ale czego się nie robi dla Was. Zobaczcie. To zostało z wtyczki w środku. Tu się stopił cały ten plastik. Pójście, widzicie to? O, tak to właśnie wygląda. Jak są za duże prądy. Cieczka się to po prostu topi, no i też za chwilkę trzeba by się po prostu palić. Słuchajcie, ja teraz skręciłem linkę, pytanie dla Was, czyli z, z całej skrętki 4 przewody poszły na fazę i 4 na zero. Podłączam do gniazdka i robimy test. Zobaczymy, czy teraz też będzie się kabel topił i przy tym samym obciążeniu, czy będzie ryzyko i jakieś niebezpieczeństwo. No i mamy podłączone tyczka już w gniazdku. Tutaj mamy do gniazda podłączone. Czyli generalnie mamy na każdej jakby lince, tak to, tak to określmy. Mamy 4 razy 0,6 kwadrat, czyli praktycznie 2,5 mm kwadratowego, czyli taki normalny przewód. Więc zobaczcie, 2,5 mm kwadratowego razy 10. Amperów maksymalnie, to jest 25 Amperów. I taki prąd nie powinien zaszkodzić. 25 Amperów razy 230 V no to jest 5 KW. Czyli nasze 3,5-4 nic z tym przewodem nie powinny zrobić. Ale przekonajmy się. Zobaczcie. Ten wospod się ładuje na 400 W. Ten na 1100 i póki co mamy 1,5 kW włączamy wyjścia jedno wyjście już jest włączone mamy 500 na wyjściu włączamy drugie wyjście i rusza nam ładowareczka za chwilkę nam się tu pojawi. Zobaczcie. 3 kW i 500 w to jest 3,5 kW. Zobaczcie. O, ta troszkę spadła. 3,1, 3. 3 kW także. No, wystarczająco dużo już wtedy się bardzo, bardzo ładnie wszystko kopciło. Przy takim obciążeniu. I zobaczmy na przewody w tej chwili. Pójdźcie. Tu się nic absolutnie nie dzieje w tej chwili. Nic się nie dymi. Wszystko jest ok. Te przewody można ręką dotknąć. Zobaczcie. Nawet nie są ciepłe. Nic im nie jest. Dlaczego? Dlatego, że mamy o wiele większy przekrój łączny i jest to po prostu bezpieczne. Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że trafiłem do Was, że rozjaśniłem pewne kwestie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli czegoś nie powiedziałem lub powiedziałem w sposób niewystarczająco jasny, to oczywiście bardzo proszę, napiszcie mi o tym w komentarzach. Postaram się pomóc, odpowiedzieć, rozjaśnić jeszcze bardziej. I oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapeczek. Jeżeli materiał Wam się podobał, to łapeczki w górę. Niech to się fajnie rozchodzi. Niech będzie jak największa dostępność tego materiału, żeby uchronić Was przed nieoczekiwanymi sytuacjami i zdarzeniami losowymi, które dla nikogo nie są przyjemne. I cóż. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się następnego razu. Aha, i jeszcze jedno. Jeżeli mogę Was prosić, napiszcie mi też w komentarzach, jakie tematy chcielibyście, abym poruszył, bo faktycznie e, może to, co ja robię, niekoniecznie wszystkich interesuje. E, napiszcie mi jak najwięcej pomysłów na różne odcinki. Ja sobie wybiorę te ciekawsze i postaram się dla Was zrealizować, omówić różne kwestie, bo myślę, że to wielu osobom może pomóc. Dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Do zobaczenia z następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Korzystając z okazji, że jesteście ze mną, zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w największej konferencji biznesowej w Polsce, jaką jest wielka integracja przedsiębiorców. To już siódma edycja. Odbędzie się ona w Łodzi już 6 stycznia 2024 roku. Na hasło SaferJet7 otrzymacie 10% rabatu na zakup biletów. Przyjedźcie, porozmawiajcie, spotkajmy się razem. Do zobaczenia!